Retrospekcje i futurospekcje są jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat flashbacków oraz flashforwardów, czyli retrospekcji i futurospekcji. Zacznijmy od definicji. Retrospekcja przedstawia wydarzenia, które miały miejsce przed bieżącym momentem narracji. Może pokazywać wcześniej ukazane zdarzenia, jak i wprowadzać zupełnie nowe. Jej przeciwieństwem jest futurospekcja. Przedstawia spodziewane albo pewne wydarzenia, które nastąpią dopiero po bieżącym momencie narracji. Tu mała dygresja. TV Trust podaje, że Flash Forwardów nie powinno utożsamiać się z jasnowidzami. No ale ja w tym materiale będę odnosił się do pola atrydy z filmowej Dune'y, ze względu na wizje, które spełniają definicję. Wydaje mi się, że autor artykułu myślał o prorokach w kontekście przepowiedni, szczególnie tych słownych. Do przykładu ta z piątej części Harry'ego Pottera nie jest futurospekcją. Koniec dygresji. Pomówmy o praktycznych zastosowaniach tych zabiegów, zaczynając od retrospekcji. Są bardzo powszechnie stosowane na różne sposoby. Zdarzają się opowieści, w których fabuła zostaje ukazana głównie za sprawą retrospekcji. Przykładowo jedna postać opowiada drugiej o dawnych czasach. Tego typu zabieg mieliśmy chociażby w Foreście Gampie. Film zaczyna się od tego, że główny bohater czeka na ławce i opowiada siedzącej obok kobiecie o swoim życiu. Tym sposobem przenosimy się do czasów młodości Foresta. Zasadniczo większość filmu polega na tym, że protagonista opowiada innym ludziom o poszczególnych momentach ze swojego życia. Dopiero kiedy dochodzi do momentu, w którym dostaje list od Jenny, narracja przestaje polegać na bardzo długich flashbackach i zaczyna być prowadzona liniowo. W tym przypadku bohater opowiadał sobie z własnej boli, ale możecie trafić na historie, w których bohaterowie szukają osób, które opowiedzą im o tym, co zdarzyło się w przeszłości. W kryminałach relacje świadków oraz rozwikłania zagadek są często ukazywane jako retrospekcje. W ogóle flashbacki najczęściej stosuje się jako krótkie fragmenty opowieści. Najlepiej będzie im się przyjrzeć na przykładzie The Flash od CW. Owszem, wybrałem go tylko dlatego, żeby zrobić kiepski żart słowny. W trzecim sezonie przeciwnikiem Barego jest niejaki Savitar, a bohaterowie starają się odkryć jego tożsamość. Opowiadałem o tym w materiale o foreshadowingu. Nie wspomniałem w nim jednak, że Flash odkrywa tożsamość swojego wroga za pomocą retrospekcji. Pod koniec odcinka widzimy przebłyski z przeszłości, które zebrane do kupy układają się w spójną całość. Barry łączy kropki i idzie skonfrontować się z Sabitarem. The Flash korzysta też z Flash Forwardów. Bohaterowie na pewnym etapie odkrywają, że Savitar zabije Iris. Aby temu zapobiec, obserwują wycinek przyszłości, w którym skupiają się na pasku telewizyjnym. Spisują z niego wydarzenia z nadzieją, że dadzą radę na nie wpłynąć, czym zmienią przyszłość i uratują Iris. To im się nie uda, a dokładniej to nie uda im się uratować Wolsa, który przybrał wygląd Iris. To jest coś, co będziecie regularnie widzieć przy okazji futurospekcji oraz innych metod pokazywania przyszłości. Jeżeli twórcy pokazują wam jednoznaczny wycinek przyszłości, to prawdopodobnie nie jest on taki jednoznaczny, jak się wydaje. Pokazuje on niepełną prawdę lub wiąże się z nim jakiś plot twist. Futurospekcje pojawiają się też w Dunie Denisa Wilenier. Paul doznaje wizji, które obrazują jego związek z Chani oraz wojnę prowadzoną przez Fremenów w jego imieniu. Często są to wizje niedokładne, które nie oddają w pełni scen uświadczonych w obu częściach Dune. Niemniej jednak przedstawiają one potencjalne ścieżki przyszłości dla Kwizaca Haderacha, co ma bardzo dużo sensu w kontekście historii o kimś, kto jest zdolny przewidywać przyszłe wydarzenia. Różnica między tymi produkcjami jest taka, że Flash ukazuje pewne wydarzenia, choć nie zdradza całej prawdy, a Duna przedstawia zdarzenia pewne oraz spodziewane. O ile retrospekcje mogą osiągać praktycznie dowolną długość, tak futrospekcje zazwyczaj są dość krótkie, ale zdarzają się dzieła, stanowiące wyjątki. Najsłynniejszym z nich jest prawdopodobnie opowieść Wigilina, która korzysta zarówno z retrospekcji, jak i futurospekcji w równoważnym stopniu. Opowiada o zgorzpniałym i chciwym ebenezerze Scrooge'u, który podczas Wigilii zostaje nawiedzony przez duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt oraz swojego zmarłego wspólnika. Duch przeszłości, z pomocą retrospekcji, ukazuje głównemu bohaterowi dawne wydarzenia z jego życia. Uświadamia mu, jak zachowywał się w młodości, przez co stracił ukochaną, a także ukazał jego skąpstwo w porównaniu do dawnego szefa ebenezera. Z kolei duch przyszłości używa futurospekcji, pokazując Scrooge'owi mroczną wizję nadchodzących zdarzeń. Chciwość Ebenezera doprowadzi do śmierci syna swojego pracownika, bo ten nie będzie w stanie opłacić leczenia. Ponadto, kiedy Scrooge sam odejdzie z tego świata, to nikt za nim nie zapłacze. Wręcz przeciwnie. Ludzie ucieszą się z jego śmierci. Flashbacki i flashforwardy są filarami, na których zbudowano fabułę opowieści wigilijnej. Odgrywają kluczową rolę pod kątem prowadzenia ekspozycji fabularnej oraz ukazania transformacji głównego bohatera. To dzięki nim Scrooge zostaje zmuszony do refleksji nad własnym życiem i postanawia je odmienić. Na koniec segment powodzowy. Pochodzę z Dolnego Śląska i ten region został dotknięty przez ostatnie kataklizmy. Zachęcam do wpłacania na sprawdzone zbiórki na rzecz powodza. W opisie zostawiam link do tej organizowanej przez WOŚP. Odsyłam też do obejrzenia relacji redaktora Kebabazy Gminy Lądek-Zdrój. Wszystkim zaangażowanym w pomoc dziękuję z całego serca. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.